zajechali od tyłu, robią ruch oskrzydlający i wówczas znaleźli się pod szarą. A artyleria, co za artyleria? Artyleria, bo tuż to póki. Excellence Graf Igelstrein bawi u króla jego mości. Za chwilę ma powrócić. Pan ambasador tak wczesnej porze na zamku? Przybył dziś kurier z Petersburga z rozkazami najjaśniejszej imperatorowej. Jak przyjedzie pan Gietman Ożarowski, meldować natychmiast. Panowie oficerowie, proszę do mnie. Posłuchania dziś nie będzie. Co takie? Wszystkie koszary, excellence, zasypują takimi świstkami. Wierszyki układają. Miłe kompozycje. Owacje dla aliantów, co? Panowie czytali? Pan Gietman Ożarowski. Mes compliments, cher ami. Charmé de vous voir. Gorąco dzisiaj, panie Hetmanie. Mi osobiście raczej zimno, excellence. Pogoda jakoś niepewna. No, na ogół znośna. Gdyby nie te wiatry. Te wschodnie, a? O. Wcale mi nie przeszkadzają, raczej zmiana temperatury wpływa na humory. A pan, panie Getmanie, lubi piosenki? Najnowsza. Niechaj się z Moskalem kuma hetman poli, a my szablą chcemy dobyć Polski wolnej. Zmykaj Igelstremie ze swymi soldaty, bo ci w naszym kraju tęgę spuści baty. Albo ty, hetmanie, będziesz stawał a mi, albo cię przepędzim razem z Moskalami. Zmykaj Igelstremie, powiedz Katarzynie, że dopóki żyję, Polska nie zaginie. Ej, oficjerowie, Katarzyny sługi, już na woli waszej u nas czas nie długi. Szelmy i hultaje, kpy i kijanice, marsz do Petersburga, pora za granicę. Wiem, pan jest oburzony. Ktoś miał takie bezeceństwa komponować? Tak pan Gietman chciał powiedzieć, a? Czyż to warte uniesienia, votre excellence, smarkatery? Żakowskie piosenki. Co? Co? To u was żakowska piosenka? Całe pańskie wojsko ją śpiewa! Pan jesteś odpowiedzialny! Dlaczego zwlekacie z redukowaniem żołnierzy? No już część regimentów rozpuszczono do domów. Dla reszty żołnierzy brak pieniędzy na żołd. A wszystkie te kwasy wynikają z niezapłaconego żołdu. Kwasy? Pan Gietman spiski nazywa kwasami. Od waszych patriotów z emigracji też idą kwasy. A z Drezna, od Kościuszki, też kwasy.
imieniu najjaśniejszej imperatorowej. Żądam natychmiastowej redukcji wojska. Ostatnia chwila nadeszła. Rozwiązanie wojska odbierze nam resztę nadziei. Warszawa, Kraków, Wielkopolska, Litwa drżą w posadach. Działyński, Madaliński, Wojski gotowi są własnym życiem okupić wolność ojczyzny. Sprawiedliwi generalowie, ale ty, generale, jeden tylko zdolen jesteś porwać naród cały. Waszyngton Amerykanów. Wspominacie Amerykę? Mości panowie. Żołnierze Waszyngtona nie umieli chodzić w ordynku, ale w łachmanach swoich nosili oręż nad orężem. Poczucie równości obywatelskiej i niezmierzone pragnienie wyzwolenia. Tego oręża, tej wiary należy szukać i u nas. Od pana do chłopa. Na Bóg znajdziemy. Znajdziemy na pewno. Wracajcie do Polski. Gromadźcie broń i amunicję. I dopóki cały kraj nie będzie gotów do powstania, unikajcie zapalczywych działań. Bywajcie. Do zobaczenia w bratkich szeregach. Pod twoim naczelnictwem, generale. Melduje posłusznie, że to ostatnie powiaty. Zmniejszyć rację żołnierzom do połowy. Bonion będzie lżej. Uważam, panie brygadierze. Panie brygadierze, delegaci z Warszawy od komisji wojskowej. Delegaci z Warszawy? Tak, panie brygadierze. Mundur. Wprowadź, maść. Panie brygadierze, pismo z komisji wojskowej. Mości panowie, jestem dowódcą brygady. Żołnierzy mogę wezwać do walki. Nigdy do złożenia broni. Jako delegaci komisji musimy wypełnić rozkazy naszej zwierzchności. Poruczniku, zarządzisz zbiórkę. Rozkaz, panie brygadierze. Aby wydatków na utrzymanie wojska umniejszyć, a więc ciężarów zbytecznych oszczędzić, ileże odtąd granic Rzeczypospolitej najjaśniejsza imperatorowa postanowiła być strażniczką i niezawodną gwarantką.
Najjaśniejsza imperatorowa wszech Rosji jako gwarantka swobód i przywilejów Rzeczypospolitej Polskiej w niewyczerpanej swej dobroci miłościwie zezwala, aby zredukowane i rozwiązane działy Wojska Polskiego były włączone do szeregów armii rosyjskiej. Właśnie! Właśnie! Aby zredukowane i rozwiązane... Właśnie! 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 Żadnego pisma. Opowiesz wszystko generałowi Wodzickiemu. Będziemy musieli kluczyć. O, uważaj, waszmość. Widzisz? Zygzakiem się prześlizgiwać. Unikać potyczek, aby zmylić pogoń. Najdalej za tydzień będziemy w Kielcach. Tam zaczekamy na rozkazy generała Kościuszki. Bądź, waszmość, ostrożny. Pozwoli mać pan na sobie usłużyć? Służować pani. Dziękuję.
Pozdrawia się panienkę. Takiego jeźdźca to mruzgany kazała wychłostać. Zdejmujcie siodło. Kiedy jaśnie pan nie kazał siodła zdemować. Biedny, zmęczony kąg. Jak wypoczniesz i nabierzesz sił, zrzuć siebie tego potwora. A to nieładnie. Konia do takich brzydkich rzeczy namawiać. Aha, więc to pan jesteś tym szalonym jeźdźcem. I kandydatem do rózek. Nie wygląda mi bać pan na brutal, ale jak można tak przemęczyć to biedne zwierzę? Jeździec jest równie zmęczony, choć niegodny widzę współczucia bać panny. Zabraniam bać panu dalszej jazdy, zanim koń nie wypocznie. No dobrze, a jeżeli mam pilną sprawę? To pójdziesz bać pan pieszo. Hej! Podciągaj popręgi, siodlaj. Widzę, że bać pan nie masz ani krzty dobrego serca. No Haneczko, kończ już, jedziemy. Aniu! Znać pana nie chcę. A proszę koni nie przemęczać! Nie martw się, przyjacielu, odpoczniesz. Nie lubię tylko, jak mi się baby do żołnierki wtrącają. To pan koń już wyjeżdża? Kto zacznę damy? Ja się wylbę na dziecicka z Koniuszy. A ta młodsza to i siostrzenica z Krakowa. Gładka panienka. Daleko jeszcze do Krakowa? Waszmoście, zredukowanym wytłumaczyć, że zacisnąć pasa. Wy płacicie połowę żołdu. Obliczaliśmy, ile generała Wodzickiego to zredukowane wojsko kosztuje. Rozmieścić tyle chłopa po okolicy, żołd płacić, jakby wojsku służyli. To też folwark za folwarkiem idzie. Sam Kopernik, jakby żył, to by nie zliczył. Tyle grosza! Nie przeczę, że rekwizycje i kwaterunki wojsk moskiewskich zniszczyły wielu z was. Ale choćby dlatego musicie ponieść każdą ofiarę dla utrzymania naszych zredukowanych żołnierzy. Czyniłem co mogłem, ale przyszła chwila, że i mnie, Wodzickiemu, zabrakło. Wzywam was, obywatele, abyście nie ważyli tej sprawy na rozum, a wzięli ją po prostu do serca. Żołnierz idzie na stokroć większą ofiarę w obronie ojczyzny. Musicie go więc własnym sumptem utrzymać. Panie generale, cel istotnie godny największej ofiary, ale czy aby nasza dobra wola i męstwo żołnierzy nie rozbije się o potęgę Rosji? Czy aby powstanie to nie będzie daremnym wysiłkiem? Obywateli, jeśli piszczałka wroga ma w którymś z was zagłuszyć wiarę we własne siły, to najlepiej zamknąć okno. Panie generale, wysłannik brygadiera Madalińskiego z pilną misją. Ości panowie, pozwólcie, zaraz wrócę. Mości rejencie, pisz wasz mość. Cechy krakowskie deklarują na utrzymanie wojska 200 dukatów. Siadajcie, mości rejencie. Piszemy. Mości rejencie.
Ano, to i kupiectwo nie będzie gorsze. Pisz, wasz mość, od blawatników 200 dukatów. 200 dukatów. Od winiarzy 250. Ano, u mnie chuda para. Pisz, wasz mość, 50 dukatów. 50 dukatów. Ano, u nas to jest trochę ciaśniej, lecz piszcie rejencie. Od szepcu 20 dukatów. 20 dukatów od czasu. Ości panowie! No to kawaler przywiózł radosną wiadomość. Madeliński rozwinął sztandar insurekcji. Idzie na Kraków. Kości rzucone. Kiedy się zaczęło, pisz, wasz mość, ode mnie złotych polskich 3000. 3000 złotych. Będziecie musieli, mości poruczniku, zawieźć tę nowinę pułkownikowi Ślaskiemu, aby na czas przysposobił Kosynieru. Uważam, panie generale. Ty, mój rotmistrzu, ściągaj oddziały. I za radą brygadiera Marzeta. Uważam, panie generale. A jest. Kazi, już 2 lata twego pyska nie oglądam. Nic się nie zmieniłeś, ale wyglądasz w tej kacabajce jak piercyk w zalotach. A niechże cię uściskam za tę radosną nowinę. A to się Biedroń ucieszy. Co, ta stara Glenda jest tutaj? Jest u mnie, czeka lepszych czasów. No to widzę, cała rodzinka znów w komplecie. W komplecie. Macie! Do izby, cymbale jeden. Wesoło tu macie, Biedroń, co? Od tej muzyki to już wszystkie koty w Krakowie pozdychane. Rozbisor ma je przyjął. Wasz mość, zobaczysz, jakiego on se syna dochował. Toć Asan przecie nie żonaty. Ano, z wyroku stwórcy bez udziału połowicy ojcem ostałem. Czy aby prawdę mówicie? Bóg świadkiem. Pod Dubinką, kiedyśmy to z generałem Kościuszką Moskaliuką skórę znaczyli, patrzcie na to w największym ogniu. Jakoże wróg wieś podpalił. Posłuchaj, wasz mość, jakoże wróg wieś podpalił. Patrzę, a tu jakiś smyk na moskiewskiej strzelbie okrakiem siedzi, porcięta podtrzymuje i wrzeszczy: brygada na koń! Brygada na koń! Brygada na koń! Złapałem go za koszulinę i z tego piekła wyniosłem. Teraz on mój. I choć krwi nie mojej, to edukacji ode mnie wziął. Czołem! Przywitaj się pięknie z panem porucznikiem Milewskim i do raportu. Panie poruczniku, melduję, że jestem Maciek, spod Dubienki. Co Moskali chce walić, jak bęben wali. Już to, Asan, bez rozkazu na podjazdy się wymykasz? Przyglądałem się, czy Moskale umieją bębnić. No i? Z takim bębnieniem to oni wojny nie wygrają. Ja bym dopiero im pokazał. Jest! Zgadza się, jest! Jest! Ja to wszystko wiem, jak to pana porucznika kozaki obskoczyli. I żeby nie na śród mi pana porucznika na kotlety posiekali. Pójdziesz, chłopcze, jeden. Ty się z tatką opowiadał. Tatko nie o tym opowiadał. Jazda czyścić kapotem. Zawsze coś zmyśli. A wiecie, rotmistrz jakoś się zmienił. No, panie Boże, daj tej dziewczynie rozum i dobrą wolę, aby uszanowała afekt szlachetnego oficjera. Co, Asan, pleciesz? Co nocy słyszę, jak ciężko wzdychasz, człowieka bojeźdź bierze, że nic mu w tych afektach pomóc nie może. A nie wiecie, co to za jedna? No, żebym wiedział. Biedroń! Cóż to? Widzę, że miast wieczerze szykować. Goście jęzorem częstujesz. Maciek, kubki na stół. Przydałeś mi trochę, Kazi. Ale wigor za to jest, chłopie. O, jak ci się moja rodzinka podoba. Kiedyśmy to ostatni raz pili tak zacnego Węgrzyka? A właśnie, kiedyśmy to pili. Po zwycięstwie
Pod Dubienką, panie rotmistrzu, na cześć generała Kościuszki. Na cześć ukochanego wodza. Biedroń, cóż to Węgrzyn wam nie smakuje? Węgrzyn to zacny, panie rotmistrzu. Przypomniałem tylko sobie generała, żebym go dawno już nie widział, więc mi tak jakoś... Zobaczycie już wkrótce pana generała. No, spieszmy się. No to z czym innego? Za nasze spotkanie. I naszą przyjaźń. Na śmierć i życie. Sprawiedliwie mówię, panie dziedzicu, że coś na wsi się dzieje. Ale co u diaska? Bo ja wiem, przecież mi nie powiedzą. Szepczą tylko. O chałupach się zbierają, o jakiejś rezurekcji gadają. Nie te same chłopy. O rezurekcji? A może to ksiądz proboszcz wielkanocne uroczystości zapowiada? Nie proboszczowa to robota inoświecka. Jakiś taki obcy po okolicy się wróci i miarkuje, że on to wielmożnemu dziedzicowi chłopów odmawia. My to jesteśmy gotowi. Niech ino Kościusek zawoła, a wszyscy hurmem punciem na Moskala. Nie będziecie długo czekać. Was, Bartoszu, jestem pewien, ale czy inni pójdą z równą ochotą? Kości po rocniku, patrzcie na tę glebę. Dobrze uprawiona. Dobrze zasiana, ląda, bo dać musi. Dla twego syna upatrzył. O, szkoda, że go nie mam. Byłby stryjkowi pięknie podziękował. Nie żartuj, waćpanna. Niech się znudzi panieńskie próżnowanie. Jasie panieńsk przyjechał. To taki? No ten, co zawsze do jasie panienki przyjeżdża. Znowu? Tego jegomości waćpanna przyjmiesz sama. Witam panią mego serca. Bać pan, widzę, na blędnego rycerza pozuje. Pa, rycerskość we krwi noszę. O, jakoś tego nie widać. Ani z bamierskiej prezencji, ani z koniowi druh. Bać pan na rada przymawiać innym. Bo mnie każdy chętnie nosi. Konia za uzdę prowadzić to nie sztuka. Ach, to może byś, bać pan, dosiadł tego oto baranka? Jakby ulał dla mnie. Jasiek, wyprowadź. Jaśnie, panienko, to ci Kaśka nie ujesz. Wyprowadź. Bać panna pozwoli, przypilnuje siodlania. A trzymaj się, bać pan, mocno.
Coś mi za częste wizyty tego jegomości. A niech się Hanka rozerwie. Zanudzi się tu u nas starych. Dla mnie taka niełaskawa. Wszak mnie miłuje. Szkoda, że bać pana nie zrzucił. Nie byłbyś tak pewnym siebie. No, jednym to mi się już upewnił. Proszę mnie puścić. Znać bać pana nie chcę. O nikim nie myślę. Nie pytam o kim, tylko o czym. Myślę, o czym w tej chwili może śnić cioteczka. A ja myślę w tej chwili, jak bardzo bać pan mnie miłuje. Co? Jak? Ładnie grasz, Hani. Kochana cioteczka zasnęła. Właśnie. I obudziliśmy szanowną panią dobrodziejkę. Moja to wina, ale próbujemy grać na cztery ręce. Zawojował. Czarnego ich króla do niewoli wziął i za tę niełoską poganem polskiego pacierza go wyłuczył. Świn to prawdo, bo i jakby z panem Jezusem rozmawiał. A po co mos iść z kosą do kościoła? A no bo jak to powiadacie na to rezurekcję? Rezurekcję rzeklem. Sam pan generał Kościusek będzie nią celebrował. Ja to nie przebieram, Bartoszu, czy insurekcja, czy rezurekcja. Wiem, że sprawa jest święta, więc trzeba iść. O, dobrze gada. Cóż nie gadacie? Kto żyw musi stanąć w obronie ziemi ojczystej. Generał Kościuszko, wolność wam przyrzekł. Abyście panom równymi się stali! Słyszę to! Dobrze powiedział! Dobrze mówię! Jeszcze z kim? Chłopów mi buntuje i nieszczęście na dom sprowadzi! Gdybyś go lepiej znał, stryj... Nie chcę go znać! Znam tylko pana Kazimierza, któremu parol dałem. Na łożu śmierci przyrzekłem twojemu ojcu, że czuwać nad tobą będę. I oddam cię tylko człowiekowi zacnemu, a nie temu przybędzie. A ja go... Miłuj. Co? Tego Lazęgę? I to pod moim dachem? Odwieziesz Hankę do matki. Dziękuję za gościnę. Sama pojadę. Hajn, opamiętaj się, że zlituj się nad swoją starą matką.
uszanuj sentyment pana Kazimierza. On ciebie tak miłuje. Dobry wieczór, bać pan. Dobry wieczór, panie. Co się stało? Bać pan na smutno? Nie. Stryj się dzisiaj źle czuje. Tak się cieszę, że jestem teraz bać pan. Jak to dzisiaj pięknie. Tak jak pierwszego wieczora. Śmiałaś się wówczas bać panna z moich snów. Mówiąc, że słowa klamią, że się je wypowiada często nieopatrznie. Nie mówię. Ależ, Haniu, są słowa, na które się czeka, na których się żyje. Jedno twoje małe słowo, a pan te domu stryją. Nie uczynisz tego, baćba. Dlaczego? Nigdy bać pana do tego nie upoważniła. Nigdy? Nie, pan Janku, a zresztą nie pora. Cały kraj zbroi się, przygotowuje do powstania. Nie czas myśleć o sobie. A bać pan, nie zaciągniesz się? Ja? Już się nie chcę. Dobrze, zaciągnę się. Ale musisz mnie pasować na swojego rycerza. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ślubuję. Sprawy ojczyzny bronić. Ojczyzny bronić. I ciebie zawsze milować. Wierności jej dochować. Wierności jej bać pan nie dochować. Honoru rycerskiego strzec. Honoru strzec i ciebie wielbić aż do śmierci. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Boś go. Niech cię strzeże wszelki szyb. Nie zwlekaj. Wal do starego jak w dym. Panna ci łaskawa, no więc ją bierz. Na drużbę się wpraszam. A nie zapomnij, a? Będę bardzo rad, panie pułkowniku. Pismo z Krakowa do pułkownika Ślaskiego. Daj, Waś. No, chłopcy, nareszcie się zaczęło. Moskale dziś rano opuścili Kraków. Zwąchał, widać, Lykoszyn, że na coś się zanosi i umknął chyłkiem, co? Tak, panie pułkowniku. A, bać pana brygadę naciskają co? Ze wszystkich stron. Oby tylko Madaliński zdążył. Właści, pułkowniku, mogę zatem wracać już do Krakowa. A no wracaj, Waści. Powtórz, coś tu widział. My jesteśmy gotowi. Witam, waszmości. Widzę, że waszmość dziś lepiej się czuje. A co, Waści, do mojego zdrowia? Proszę mi wizyt nie składać! I chłopów nie podmawiać, a dziewczyny innemu przeznaczonej nie balamucić. Thank you.
Nie może! Baczność! Na! Magnetyk! Otrzymaj się za moim jeden. Uciska, przyniesz mi go zalewu. Wiem, zrychtujesz boczeko. No pośpiesz się. Arcelip! Jestem na służbie, nie czeka. Aśka, co tam już paradę łazisz? Wiele modny oficjerze. Kluchnę łateckie i zaraz wróci. Powiedz te, że majster po skórę poszedł. Aha. Jak ją zlupi z Moskala, to mu tak podzeluje, że do śmierci nie znosi. Do szeregu skurcze byki! Kąd masz ten bęben? Wisiał sobie tam na kołku Moskali. Wisi. Myślę, nikt go nie pilnuje, więc mogą ukraść. Więc im wziął i schował, żeby nie ukradli. A że Moskal uciekł, więc został. Pluton do 100 000! Na kiermaszu jesteście przy wojsku! Co takiego? Jeszcze śnieg gotów? Wiesz, Kazik, może byś jednak sam poszedł. A tobie co u licha? Jestem zdrożony. Co to? Nie subordynacja? Janku, musisz poznać moją narzeczoną. Ładuj się w mundur. Ładuj się w mundur! Przyjaciel porucznik Milewski. Miło mi poznać wać pana. Wiele mi Kazimierz o nim opowiadał. Co za gala, aż blask bije od wać panów. Takiego zięcia sobie zawsze układałam. Zabawiaj, panie Kazimierzu, gościa. Pójdę przynajmniej cię Sannę. Zbiera się dziś jak do ślubu. Słyszałeś? Jak do ślubu. Anka ją bardzo lubi. Nareszcie, Hanuś. Patrz. Znasz go przecie. O tylym ci o nim opowiadał. Toś to Janek. Janek Milewski. Towarzysz broni, porucznik brygady Madalińskiego. Szkoda, żeś mi przedtem nicować panny nie mówił. Nie żałuj, masz teraz tym większą niespodziankę. Wać pan, jesteś oficerem Madalińskiego? Najlepszym jeźdźcem w brygadzie. Wiele straciłaś, Haniu, żem was wcześniej nie zapoznał. To ja wiele straciłem. Nie będę ci zawadzał, przyjacielu. Wać panna pozwoli, że odejdę, mam pilne sprawy. Tu masz Janka. W polu pierwszy, a na pokojach ostatni. A może byś wać pan mimo wszystko został? Bywaj. Co mu się stało? Wyjechał zdrów i wesół, a wrócił... Wdzięczny jestem, bać pani, żeś mnie o swoim powrocie zawiadomił. Matce, bać panu dziękuję. Czy tylko matce? Han. Nie wiem, czym zawiniłem. Spojrzeć nie raczysz. Zdaje się, bać pan. Może przybyły mnie w porę. Ale sądziłem, że skoro jesteśmy posłowie... Jeżeli słowo chcesz mnie przyniewalać,
Ja? Bać pan? Szczęścia twego pragnę. Jako życzę bać pan. Więc wierzysz mi, Hani? Wierzę, iż znajdziesz inną, godniejszą twego uczucia. Wnukom przekażę, żeby wiedzieli, jak to sam generał Kościuszko z Biedroniem rozmawiał. Pod Dubienką to było, pamiętam. Zatrzymał się przy mnie, a pięknego miał gniadosza. Spojrzał i uśmiechnął się. Ano tysiące takich prostych żołnierzy, jak ja, stało, a przemówił tylko do mnie. A sam mi gębą do Moskali nie strzelaj, mówi, bo nie zabijesz. Więc pamiętam, wsiadłem na kozackie karki. Jadę, co koń wyskoczy. A karabin miałem nie nabity, więc myślę sobie, że w gębie jedyna nadzieja. A siła ich była. Podjeżdżam do pierwszego, mierzę i... Gębą uważacie, gębą. A kozak z konia i na lep. Mierzę do drugiego. Ale musiałem go tylko zranić, bo się tak zachwiał w siodle i uciekł. Mierzę do trzeciego. A ten od razu zwalił się jak kloda. I tak bym wszystkich położył za jednym zamachem, żeby mi tylko tchu wystarczyło w gębie. Tak rynek zapchany, tyle ochoty w narodzie, że aż się serce raduje. Masz wieści z brygady? Po Madalińskim nie ma słychu, ale wysłano już manżeta, aby ścigał wykoszyku. Żeby się to już raz wszystko zaczęło. Cóż to, Biedroń? Domu wino wam nie pachnie? Panie rotmistrzu, to już nie doma. Piekło. Przeklinam te chwile, kiedy Maćka bębnić nauczył. A nie mówiłem, że sam nie poradzisz z chłopcem? Woli już bębna w domu niż babę. Gadasz właśnie, jakbyś już z niejednego pieca chleb jadł. No, jeść to ja. Alem się jeszcze nie udławił. Ale lekko tę materię sam traktujesz. Bo naprawdę nie warta turbacji. Z kobietą trza albo twardo, albo wcale. Biedroń, kiedyśmy ostatni raz pili? Pod Dubienką, panie pułkowniku. Za starą drużbę. Na śmierć i życie. Generał Kościuszko przyjechał. Tutaj. Cech kraw, cech piekarzy. Ży, proszę tu. Cech kotle. Pokój, opinę. Nie ma miejsca. Na sali są tylko przedstawiciele cechów i obywatelstwa. Hej, a generałuszko, gdzie będzie się siedział generał? A no tam. No to no my przy nim. Yeah!
wiele. Byłem na wezwanie starszych narodów, by stanąć na czele kraju i wojska. Najwięcej od powszechnego nas wszystkich zjednoczenia zależy. Dlatego w obronie ojczyzny szlachcica i mieszczanina, chłopa i Żyda zarówno cenię. Przed się musimy wszelkich przesąb i wywyższeń, które synów tej ziemi dotąd dzielili. Wysiąc sobie musimy, że nie będziemy szczędzić żadnych ofiar, aby wyzwolić ziemię ojczystą. W lutniach i sfarach Polska się nie ostoi. Nastał dzień, który wielką spuściznę ojców załamy, albo ją na ostatnią nędzę i szyderstwo oddamy. Ocenie ludu jest najwyższym prawem. Niech więc wszyscy synowie tej ziemi pochwycą za oręż, a Polska będzie wolna! Na powszechną wolę nas wszystkich stanowimy, co następuje. Obieramy i uznajemy niniejszym aktem naszym Tadeusza Kościuszkę za najwyższego i jedynego naczelnika i rządcę zbrojnego powstania naszego. Naczelnik Kościuszko żyje! Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męko syna jej. No, i co dalej? Wszystkich mężczyzn, ekscelans, powołał Kościuszko pod broń. Nawet pańszczyźnianych chłopów. Zaczyna widać jak Waszyngton w Ameryce. No i cóż, panowie oficerowie, rozumiecie teraz, dokąd tom Madalińskiemu tak się śpieszyło? Wam by na szaraki polować, a nie na grubego zwierza. Wstyd pomyśleć. Ekscelans, ten Madaliński to czort nie człowiek. W dzień śpi, po nocy lazi. My jego za pruską granicę zagnali. Patrzysz, a on tuż za nami. Jak spod ziemi wylazł. Czary jakie, czy co? No my i czortom damy radę. Tormasow pójdzie wzdłuż pruskiej granicy. Rachmanow zejdzie im drogę pod Kielcami. A Ekesper uderzy z tej strony. Korpus Denisowa ściągnę z Wołynia i wszyscy ruszycie na Kraków. Zamknąć im drogę i zdusić. Obywatele! Samowolnie!
wojsko nie podoła przemocy moskiewskiej. Każdy Polak musi dziś stanąć w szeregu. A czemuż to jeszcze nie wystąpiła Warszawa? A czemu milczy Wielkopolska i Litwa? My tu pierwsi nadstawiamy głowy. Na nas cała moc moskiewska spadnie. Tam pójdziemy na rosyjskie armaty. Tym! O! Na placu chwali chwala moskiewskiego żołnierstwa. Rozbije się o mur naszych Wracam do brygady, a że to na wojnie rozmaicie bywa, więc składam baćpannie służby powinne i podziękę za mile spędzone chwile. No i cóż baćpan jeszcze powiesz na pożegnanie? Chwilę te we wdzięcznej zachowam pamięci. Nieraz tak bywa, że rozstać się trzeba. Janku, po co te komedie? Rozumiem. Doskonale rozumiem, że w tym, co się stało, jest wiele, wiele mojej winy. Ale ja miłości wyrzec się nie potrafię. Miłości? Wielkie słowo. Chyba kilka słów niebacznie rzucono. Mówiła, że nie pora myśleć o sobie. Janku. Kazimierzu, przysięgam na honor... Nie masz mości o honorze mówić. Mój się, mości poruczniku. Nie miejsce to ani pora na swary. Krzywdę baćpan wyrządził. Baćpanna? Tak. Ja. Wasz mość przyrzekałeś, że szczęście moje zawsze mieć będziesz na względzie. Thank you.
fotelu, brygadierze. Czego? Pojmaliśmy dwóch jeńców. Wprowadź. Wy z jakiego korpusu? Ja od Torbasowa. A ja od Rachmanowa. Umiesz prawdę mówić? Umiem, panie. Ilu was? Sotni sto. A ile sotni? Dużo. Za 20 będzie. A dokąd was teraz Tornasow prowadzi? Tak, panie. Pędzi. To i musimy iść. A korpus Denisowa daleko od was? Czas jego znaje. Już drugi dzień czekamy, a ich nie widać. Wyprowadzić. Chłopczyku, ruszysz do Krakowa z pismem do generała Kościuszki. Rozkaz. Daj Boże, zwyciężyć lub zginąć. Kompania! Marsz!
najważniejszy. Chyba ten gruby, co tak syczy. Nie, nie, oto ten, no. Gadają, że to chłopski król. Moje wywiady przynoszą zupełnie co innego. O, uważajcie, widzicie? Tędy pójdzie główna linia ich natarcia. Mamy więc kolumny jegrów Torbasowa i Rachmanowa, kozaków Denisowa, strzelców Pustowalowa i huzarów Muromcewa. Nie mamy to azar z naszej strony ruszać z taką garścią. Ale damy im radę. A korpus Denisowa? No właśnie, a korpus Denisowa idzie z wojny, a Denisowa... No więc co, że Denisow idzie z... Dlatego też musimy natychmiast uderzyć i nie dopuścić do połączenia się ich z Denisowem. Na drodze koniusza Racławice leży los insurekcji i przyszłość Rzeczypospolitej. Wymarsz ma się odbyć natychmiast, w spokoju i ciszy. Obywatelu brygadierze, wyślę szwadron dla zasięgnięcia języka. Pójdą drogą z Kalmierskiej w kierunku Działoszy. Popili się czy co, upiam? Poruszczyku, zamknij no i w gębę, bo jak ja im zaśpiewam. Rozkaz! Obywatelu naczelnik pułkownik Ślaski z kosynierami. Na dożynki przyszli czy co? Lon niosą obywatelu, proste chłopskie serca i czarne ręce. Panie generale, wpadliśmy na polski podjazd. No i co? Roznieśli nas. Co za oddział? Madaliński. Madaliński atakuje? Ilu ich było? Pewnie kilka szwadronów. Możesz odejść. Jeśli Madaliński atakuje, to na pewno nie jest sam. Kościuszko? Poroczniku, wezwać oficerów na naradę. Przygotować wymarsz. Rozkaz, panie generale. Cóż, panowie, Kościuszko szuka spotkania. Proszę bardzo, my się nie uchylamy. Rozumie się, pewnie. Pewnie. A jednak nie zaszkodziłoby zaczekać na korpus Denisowa. Mamy ich jak na dłoni, na palcach Polimanowa na cpnej prawe szydło. Podnik Muromce wypostował, ruszamy do ataku.
Pułkowniku, Rachmanow wpadł w zasadzkę. Przygotować artylerię do obstrzału. Ogień na lewe skrzydło. Marsz! Piechota Wodzickiego wzmocni bataliony Zajączka. Yeah.
pułkowniku! Artyleria dość lewe skrzydło! Na pińcu! Brygada Walerickiego! Dobra! Brygadierze, do ataku! Thank you.
Waszmość, mówiłeś, że pragniesz mojego szczęścia. Daj mi. Wojciechu Głowacki. Pracuję chorążym tego regimentu. Daj mi swą sukmanę, mości Głowacki. No dajże. Będę ją nosił do końca wojny, a znak miłości i poważania dla nowych obywatelów Rzeczypospolitej.